Witam was w trzecim odcinku Wiedźmin 3 Dziki Gon. To możecie lajka zostawić na sam początek, z komentarz, suba. Kontynuujemy sobie naszą przygodę jak zwykle. Mieliśmy zmierzać do tego miejsca. Do tego miejsca się udamy, natomiast przy okazji zahaczymy o tutaj wykrzyknik, czyli jakąś misję poboczną. Pewnie ją wykonamy. Chodźmy do niej na samym początku. Pamiętajcie, macie paski na dole, tam jest napisane, kiedy jest misja główna, a kiedy misje poboczne. Jeżeli chcecie się tylko i wyłącznie skupiać na misjach głównych, albo jeżeli po prostu wam dana misja jest dla was nudna, albo jest to zwykłe zlecenie i nie chcecie słuchać o nim. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zobaczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka, bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi, on tam chyba leży. No dobra. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekać. Wiedźminie jest fajnie to, że... A chciałem powiedzieć, że może by wszedła oknem, ale widzę, że tak średnio. Dobra, no co? Śledź zadanie. O kurwa. Nie zdążyłem kliknąć. Ale przez to, że mam moda, to zrobię tak. I tacy jest. Wiele myśli, że życie Wiedźmina to nic, tylko wielkie przygody, zlecenia na Manticory, Wipery i inne bruxy. Czasami jednak Geralt wykonywał też bardziej banalne zlecenia, o których bardowie w pieśniach nie wspominałem. Na przykład w Białym Sadzie został wynajęty, aby odzyskać patelnię. Drzwi do chaty są zablokowane. Użyj, aby przeszukać wskazówek. Okej. No tak, już od początku się domyśliłem, że mogę to Ardem rozpierdolić. Daty Quen. Co tu się dzieje? O, możemy bawić jeszcze okres orenów, elegancko. Możemy zapalić ognisko, ale po co? Olej, kamień runiczny. To tłumaczy smród. Tak, najpierw fosfor, jakieś pozbierajmy rzeczy. O kurwa, ale tam było, sporo rzeczy tam było. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic. A to nie dowiemy się, co jest napisane na listach, niestety. A? Spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Przecież kurwa byliśmy umówieni. Stawiłem się, ryzykując życiem i powodzeniem całej akcji, a na miejscu zostałem tylko wiatr popierdalający po polach. Myślałem, że nilfgaardzka armia jest lepiej zorganizowana, a wy, nieczytelne, przekaż z łaski swojej panu generałowi, że ani ja, ani moi towarzysze nie jesteśmy pamiętliwi, dlatego nie przerywamy negocjacji, ale w związku z tym, że stary plan poszedł się jebać, Tym razem my wyznaczymy miejsce i czas następnego spotkania. Tutaj jakieś interesy były robione. Jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Aha, bo my teraz pogadaliśmy do siebie. Okej. Zadania. Chciałbym zobaczyć, bo nie wiem, czy jeszcze czegoś nie zebrałem. Chciałbym zobaczyć, to jak się tu można, jest taka opcja czyta. O, książki, właśnie o to mi chodzi. Taka opcja do czytania różnych rzeczy, ale nie, nic więcej nie podnieśliśmy. Dobra, no to zobaczmy na to ciało. Podpalmy świeczkę, żeby było jaśniej. W ogóle jest taki mod, karty do gwinta. W ogóle jest, słuchajcie, taki mod na lepsze oświetlenie w Wiedźminie, co daje, że o wiele dalej widać faktycznie, jak się coś świeci, tak bardziej realistycznie. Nie wiem, czy całego nie wgramy, na razie nie chcę za bardzo ingerować w oryginał, więc na razie tego nie wgrywam, ale pewnego dnia możliwe, że to wgram. Możecie napisać oczywiście, co o tym sądzicie. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Znalazłeś patelnię? No znalazłem, babcia. Proszę bardzo. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku, na drogę. To za ciasto dostaliśmy? Smażę sobie na kolację się lawę. Dostaliśmy. Zakończone. Punkty doświadczenia 8. Pieczone jabłko, oczywiście. I chleby. Może być. To jest jakiś trup gdzieś. No co znaczy. O! Potwory. Nie wiem, czy chcemy z nim walczyć. Dalej. Nie, to gościu jest. Nie, co to kurwa jest? Ty, wilk! Na 5. poziomie, nie ma chuja. Dawaj, ty, płotka. Płotka, kurwa. Dzida. Nie ma szans. Ty, ale fajne to jest to, że w ogóle ten wilk zabija faktycznie, w sensie. Biegał tu i widzieliście na naszych oczach, zabił jakąś postać. Jak zabił, to te flaki zostały i zostało mięso. Musiał upolować jakąś sarnę i dzięki temu my zebraliśmy mięso. Fajne, że ten świat żyje. Mamy tu znak zapytania. Podjedziemy. Kurwa mać, ile potworów, przecież ja mam level 1, ty. Nie wiem, ciężko jak chuj ta gra jest. Coś czuję, znaczy jeszcze nie wiem ile one biją, ale coś czuję, że dużo biją. Kurwa, broń. Ła, icia, kurwa, icia. Kurwa. Dobra, ale mu siura widać. Dobra, zabity, wątroba potwora. Co tu się dzieje? Widzę cię tam, kagatku. Klucz z temerską lilią. A, do jakiegoś tutaj skrzynek na dole, dobra. Hit, warto było zajrzeć. Fajne nowe rzeczy. Chodź. O kurwa, ty. No, niedobrze. Może sobie odpuścimy tutaj. Nie no, co się będę bał. Kurwa. Idę ci przyfasować. Próba numer 2. Srebrny miecz. Trzeba po prostu szybko to załatwić. Zaskoczenia. Pach. I tramocne ciosy. Ciach. Okej, i uniki. Pach. Pięknie. I uniki. Pach. I uniki. Pach. Dobra. Dużo trzeba będzie unikać rzeczy. 5. poziom to nie jest taki aż... O, mózg utopca. A nie, mózg utopca potrzebowaliśmy na coś? Nie, myślałem, że potrzebowaliśmy mózg utopca do do zrobienia oleju na coś, ale to nie. Nie mu z utopca, tylko te kwiaty. Pokryte krwią rozkazy wojskowe, srebrny naszyrnik, coś tam. Dobra, nic tu więcej nie ma chyba. Przeczytaj, oczywiście, że tak. Z rozkazu setnika nakazuje się, co następuje. Ludzie, którzy przestawili niniejsze pismo, mają zostać odeskortowani na północ do granicy przy Oxenfurcie, gdzie będzie czekał na nich redański oddział. Jako szlachetnie urodzeni Temerczycy znajdują się pod specjalną opieką i nawet jeden włos nie może spaść im z głowy. Wszystko, co niosą ze sobą, jest ich własnością i ma nią pozostać. Jakiekolwiek naruszenie rozkazu oznacza sąd wojskowy i rozprawie w trybie natychmiastowym. Randall Wittenberg. No, czy aż tak? Nowe zadanie? Kurwa, 200 metrów, ty. Temerskie Rozja. No podleciałbym, co? Podlećmy tam. I w miarę dobrze traktują Temerczyków. Jak swoich. To za zombie. Mogę wziąć płotkę. Nowy znacznik młyn. Okej, możemy stąd szybką podróż zadupsnąć. Odnoś zagubiłem temerski skarb. Damy radę. Podoba mi się to. Rękawice, wilcza skóra. Dobra, elegancko, bo problem jest taki, że potwory mnie mają niestety na 2 hitki. O, elegancko. Rękawice nowe. Tyk. Nowy mieczyk? Pewnie, że nowy mieczyk. Broń stalowa. Temerski miecz krótki, może być. Fajnie. Bijam do środka. Coś ciekawego jest? Nie ma. Dawać mnie skarb. Więcej skarba jest jeszcze? Elegancko. Tylko żeby mnie tu nic nie napadło. Kurwa, co ja się boję, ty? Przecież ja Wiedźminem jestem. Dobra, chodźcie tu. Nie dla nas jest porażki. Tak. Skarby. To chyba nie wygląda mnie to na skarb, który miałem odnaleźć. Odnoś zagubiony temerski skarb. Korzystałem z wiedźmińskich zmysłów, no. Kurczę, staram się. Aczkolwiek nie rozumiem do końca, o co tu chodzi. Dzikie konie, nawet nie wiedziałem, że takie coś w Wiedźminie jest. I normalnie psy atakują ten dzikie konie. Totalnie OP, nie? Zajebista gierka. Ty, no jak ja mam? To może w młynie, w środku będzie młynu. No nie, nie mogę tam wejść w ogóle. Nie no, jakoś... Może? Mogę? Zamknięte. Ty, no to skarb miał tu być, panowie. Patrzmy może tutaj jeszcze. Nic nie ma. Ty, bo ja życia w ogóle nie mam. Jedzmy coś. Tutaj? Tu w ogóle też nie mogę wejść. Wędka. Z tego co wiem, ryb łowić nie można. No niby tam, ty, temerska... Znajdź zagubiony temerski skorzystając z wiedźmińskich zmysłów. Nie wiem. Może wam zatrzymię oczywiście i zobaczymy. Jak nie na dachu, to wam zatrzymuję i... No nie na dachu. No to widzimy się zaraz, może odnajdę ten skarb. A, patrzcie, jest napisane, że jest ten skarb poniżej, że jest jakby... O, jest pod nami. Ciekawe. Musimy wejść w dół. Jak tam wejść w dół? A, dobra. Teraz wszystko wiadomo. Wypijmy butelkę wody, bo tu się może być zaraz grubo. Musimy to wyważyć Ardem. Dobra, cyk. Zmieniam sobie na Quen. Użyję tego Quen. Nie muszę. Się nie wydarzy. Schemat, buty, oreny, cacy. Blacha. Insygnia temerskich sił specjalnych. Odwar. Dobra, wszystko. Spoko. Takie właśnie szybkie przeszukanie rzeczy. To jakaś kartka. Chymkę. Nic dziwnego, że wojnę przegrywamy, skoro nasi żołnierze takie pizdy. Starczyło parę strzał z krzaków puścić, doprawić buzdyganem i po walce. Cały konwój w rozsypce. Może dlatego tak im nie szło, że wieźli do cholery wódki. Pewnie dzielni wojacy sobie od czasu do czasu popijali, a wiadomo, jak się widzi podwójnie, to i trafi ciężej. Wszystko, co żeśmy zabrali, zanieście do skrzynki, potem się komuś opyli. Tylko te takie poradne przypinki trzeba będzie potem zakopać albo spalić. Zdaje się, że to oznaki wojskowe, jak ktoś je rozposka, możemy mieć kłopoty. Okej. Fajne jest to, że zawsze właśnie takie nawet najprostsze misje w Wiedźminie często mają ten taki fajny background i możemy... No tu coś ciągle skrzypi. Background i mają jakąś ciekawą historię do opowiedzenia, nawet takie proste znajdowanie skrzynek ma coś ciekawego do pokazania. Zobaczmy co dostaliśmy z tego. Okej, buty, zajebiste. Rękawice nie i ten miecz też do pizdy. Topora nie mogę, bo na poziom 4, a my mamy poziom 1. Mamy trochę złota. I sporo rzeczy zebrałem. Okej. Możemy walnąć szybką podróż? Raczej nie. Coś tu słyszę muchy. A to tutaj. Co to się tak świeci tu? Co to za znak jest? A co to? A, że osy! Ardem może? Poka. Pszczoły, zaatakować się rój z tyłu. Aha, o kurwa, no tak. Szkoda, że nie doczytałem niestety, a chciałbym miód z tego. Mogę to zabrać miodu? Też czuję, że jak spalę, to... Kurwa, miodu nie dostanę. Tak mi się coś wydaje, że to średnio z tym miodem. A jednak, plaster miodu. Okay. Dobra, chodź płotka. Kurczę, jak ta gra jest dopracowana, że nawet takie rzeczy jak miód. Jest. Kolejne znaki zapytania. Jedźmy do naszej głównej misji. Po drodze jeszcze jeszcze dwa znaki zapytania są. Myślę, że jeszcze jeden. Jeszcze do jednego podlecimy. Może aż tak szczegółowo nie będziemy czytać każdej możliwej misji. Nie będziemy czytać każdej znajdźki, którą można przeczytać. Tylko te ciekawsze. O! O kurwa, wilki. Na wilki... Oj, upiór! Ja cię dupca. No dobra. W takim razie pierdolony jeden. Chodź. Srebrny mam? Wyciągnięty? Srebrny dawaj. Chodź upiór, chodź. A ja go biję, ja go nawet bez jeden biję. Tak? A tak, dobra. Łe, upiory to jakieś lamusy są. Dobra. Chodź. Unik. Aj? Bi. Osy. Atakować upiora. Git. Mutagen. Cokolwiek ten mutagen daje. Miejsce mocy. Co daje miejsce mocy? W ogóle nie pamiętam. To jest miejsce mocy jakieś runy. Łena, bo co? Przytrzymaj i zaczerpnij. Pewnie, że tak. Masz niewydane punkty umiejętności. Co on kliknął? Backspace? O, backspace. Postać. Rozwój postaci poziomy. Gdy uzbierasz odpowiednią liczbę punktów doświadczeń, zyskasz kolejny poziom, punkty. A i tutaj za darmo mam poziom. Ok, z każdym nowym poziomem otrzymujesz punkty umiejętności. Punkty możesz wymieniać na nowe umiejętności lub rozwijać te, które już posiadasz. Kolor umiejętności wskazuje gałąź, do której rozwinie jedną z umiejętności, klikając na nią. Ok, czyli. O kurczę, no jest dużo rzeczy do inwestowania. Oj, przygotujcie się, bo teraz trzeba poczytać. Próba traw. Okej. Jasność umysłu, gdy wieśmie jest zatrute eliksirami. Celny rzut, zatrute ostrze. Zwiększona tolerancja, zdolności. W czasie dnia regeneracja żywotności na sekundę poza walką jest większa o 10. Mogę to kupić? Te zdolności? Mutageny. No co dają mutageny? Nie wiem. Chyba będziemy mogli je tu za... Mogę? Mogę. Muszę je jakoś połączyć. Większy mutagen. Albo szermierkę możemy wydać. Wydaje mi się, że tu będą ciekawe rzeczy. W czasie dnia regeneracja żywotności na sekundę poza walką jest zwiększona o 10. To spoko. Większa maksymalną żywotność do 5. To spoko. Każdy element lekkiego rysunku dodaje plus 25 do obrażeń krytycznych. Fajne. Kurwa, no te umiejętności są OP. A tu nie mogę przeczytać, bo mnie, halo, blokuje. Ty, no nie mogę przeczytać, nie wiem co to jest napisane. Najlepszą obroną jest atak. Kurwa, no nie mogę przeczytać, bo mnie zblokowało, ty. Postać. Każda akcja defensywna generuje punkty adrenaliny. Okej. Nawet nie wiem co dają te punkty adrenaliny. Ciężka artyleria, obrażenia zadawane przez petardy. To raczej nie. To jest jedzenie regeneruje żywotność przez 20 minut. Wykup umiejętność od buta. Nawet się nie zastanawiam. Totalnie OP. Zyskaj składnik, użyj... Ja ciągle zapominam, że ja prowadzę odcinek. Trzeba czytać. Muszę się nauczyć od nowa. 3 miesiące nie nagrywałem, plus ta seria. Staram się bardziej niż prowadzić odcinki, to faktycznie dobrze bawić i czytać każdą linijkę, która jest tu napisana. Znalazłeś składnik mutagenny. Użyj go do wzmocnienia umiejętności lub do stworzenia specjalnego wywaru. Przejdź do panelu umiejętności, aby dowiedzieć się więcej. Pewnie, że przejdę. Backspace'em, już się nauczyłem, co nie jak tak. Postać. No i mam tu mutagen. Mam. Do jakiego panelu miałem przejść? Kurwa, nie pamiętam już do jakiego panelu miałem przejść. Bełty, alchemia. Może tutaj. O! Tu robimy większe mutageny. To nie mogę ich zrobić. Zadania, postać. No nie rozumiem do końca o co tu chodzi. Nie kumalski. Ale pewnie gra nam przedstawi to później, co należy tutaj robić. Chodź płotka, lecimy dalej. Spoko, takie znaki zapytania mogą być. No to po drodze jeszcze jeden znak zapytania i wykonujemy już misję główną. Zapytamy Nilfgaardczyków, gdzie jest Yennefer. O kurwa, całe stado wilków i wargów. Oj, za dużo by ich było, żeby to wygrać na bank. Miałem pierwszy poziom, jest tragedia. Ile tu się wbija poziom? Za długo. To jest prawidłowa odpowiedź. Moczary. Szerzony skarb! Kurwa mać! Stop! Szybko mnie tu! Igni! Wal igni! Pach! Nie no, podpalić mnie, głąbie jebany! Tu wybucha! Kurwa! Nie, dobra, ty widziałeś ile... Trujące bagienne rzeczy, spacja, kontynuuj. W tym miejscu możesz dać wszystkie czasowe efekty, zajebiście. Opę, to... Czemu mnie opary trują, opary? Dobra, wypierdalam stąd. Jak najszybciej, w ogóle chowaj ten miecz, kurwa. Ty, a może zrobimy... Cia. Ale że zajebiście, chodźcie. Zajebiście, sam siebie, kurwa, zabiłem prawie. Bierz te szybko tutaj, a nie mogę, w trakcie walki nie mogę zbierać skarbu. Mądre! Dobra, wypierdalamy jak najszybciej. Butla wody. Fajnie, że mam umiejętność żywność, regeneruje mi przez 20 minut rzeczy. Super umiejętność mam. Zajebistą. Podoba mi się. Że mi regeneruje żywność HP. Warto było wydać na to pieniążka. Chyba, że poza walką. No nie. Coś tu nie gra. Postać. Że wydałem punkty. Jedzenie regeneruje żywotność przez 20 minut. No coś nie regeneruje przez 20 minut. No nie, raczej tak 20 sekund. Coś zepsułem. Nie wiem, o co tu chodzi. Może zbagowane. Nowy znacznik nilfgaardski garnizon. Odblokowało nam się miejsce szybkiej podróży. Biegamy na górę. Ja muszę iść na chwilę do toalety. Dobra, więc wbijamy do góry. Kurde, to dopiero początek gierki. Znaczy to już trzeci odcinek, trzecia godzina gry. My jesteśmy na samiutkim początku. Wolniej się chyba nie dało przejść naprawdę tego początku. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Saar jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Do wieży. Dobra. Pokaż mi teraz na drugim końcu, bo wiem, że coś ciekawego. Mogę to ukraść? Radzisz. To nie biorę. Ale tam jest coś ciekawego. Jump. Musi coś tu być ciekawego. Miecz z Dorian. Cały tutaj pancerz. Mi się wyjebał. No podnieś, wariacie. Areny. Tam raczej nie doskoczę. Raczej na pewno. Nawet nie raczej. Po prostu na pewno. Co zostaliśmy? Zbroję. Pancerz 20. Elegancko. Wyglądamy w niej jak totalny debil. Ale ma działać. Zbroja ma być praktyczna, a nie ma wyglądać. Idziemy wykonywać dalsze misje. Zapytaj Nilfgaardczyków, gdzie Yennefer. To jest nasza misja. Możemy sobie użyć tego? Możemy. Kurwa, ale bym pokradł im wszystko. A nie tylko zbierał jakieś tutaj pierdoły. Patermistrz. Rzemieślnicy mogą wykonywać dla ciebie różne przedmioty. Oczywiście, że mogą. Hasło? Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Pokaż towary. Pokaż mi swój towar. No ma fajne rzeczy w sumie. Czy my chcemy to wymieniać? Plus 2. Broń stalowa. A, jest puste gniazdo, czyli tutaj możemy jakby runę założyć. Czemu to jest na poziomie mistrzowskim? Ma plus 27 przebicia pancerza i jest kurwa tańsze. Nie wiem, dobra, weźmy to, bo na coś chyba siano musimy wydawać, weźmy. Czy my mu chcemy coś sprzedawać? Wydaje mi się, że nie. Fajnie by było, jakby on nam rozbierał to na części. Rozmontowywanie przedmiotu. W tym miejscu możesz zobaczyć, jakie składniki zostaną odzyskane. Zmontowanie przedmiotów. Okej, czy my jeszcze będziemy musieli za to płacić? No, oczywiście, że tak. Ale to chyba się teraz nie za bardzo opłaca rozbierać wszystko na części. Ale faktycznie jakbyśmy czegoś potrzebowali, no to możemy rozebrać to na części. A czy my będziemy czegoś potrzebować? Nie wiem. Jeśli brakuje, zaraz zobaczymy. Na pewno możemy założyć bełty rozrywające, ale to aktualnie nawet kuszy nie mamy, jest to nieistotne. Możemy stworzyć trzonek, czyli to jest jakiś rupieć i... Ty, no to moje schematy wszystkie? Rzemiosło. Ja nie mam jakichś schematów? No, robię rzeczy, czy ja je muszę przeczytać? Bywaj. Poczekaj w sumie, bo ja mam chyba jakieś schematy, na pewno jakieś zbierałem jakieś schematy. O, mój brat Bestian poszedł na wielką bitwę z czarnymi i nie wrócił, jak wielu innych. Kto by chciał mi pomóc, niechaj mnie szuka przy zrujnowanej chacie. No dobra, takie zlecenie. Schematy. Mogę przeczytać, czy one już, czy to były schematy na przykład, kurwa, zrobienie sztabki żelaza. To mój schemat zajebisty. Mam wrażenie, że to był mój schemat, no, na sztabkę żelaza. Świetnie. Sok jabłkowy, weźmy to, wrzućmy. Pieszone jabłka. Kieszenie, petardy, a tutaj co mogę? Puste gniazdo, co tu mogę położyć? Nie wiem, jeszcze. Kuszy nie mam, ten chłop chyba też nie ma kuszy. Ty, no ale... Chyba, że on mi tego nie wykona, tylko ja sobie sam muszę to wykonać. Albo nie, nie wiem. Poka, może tak zróbmy, może zróbmy... Nie wiem co, zadania? Nie. Medytacja, samouczek, książki, rzemiosło. No mogę na przykład to zrobić. Można wytwarzać tylko u kowala, a elementy pancerza u partnerza, znaczniki rzemieślników pojawiają się na mapie i nie mamy. I on po prostu nie jest w stanie mi tego wykonać, tak? Ja mam mam jakieś schematy, ale to... on mi tego nie jest w stanie wykonać, zbyt dużym bobem, tak? Na przeszpie... Chcę, żebyś coś dla mnie wykonał. No tak mi się wydaje, bo tu widzę rupiecie, bełty, składniki, no i nic więcej nie jest w stanie wykonać. Dobra, pogadajmy z nim w takim razie, jak tam nastroje w obozie. Jak tam nastroje w obozie? Myślicie, że wygracie tę wojnę? Aha, czyli jednak szpieg albo prowokator. Pytam z czystej ciekawości. Aha, no więc możesz powiedzieć tym, których to interesuje, że wojnę wygramy, a to z powodu tego, że Radowid jest pierdolnięty, o czym wszyscy wiedzą, a my mamy doskonale wyszkoloną i zaopatrzoną armię. A właśnie, chciałeś coś kupić? Ale niemiłe. Przerwałem, bo musiałem zjeść, a on ma fajne rzeczy w sumie, tylko nas nie jesteś niestety. Moglibyśmy mu sprzedać te kamienie runiczne. No moglibyśmy. Kupić za to schematy. Szansa na krwawienie, jakiś schemat. Pomniejszy kamień runiczny... Jewanna. Szansa na krwawienie. Wtedy byśmy mogli sobie sami takie schematy, takie kamienie runiczne wykonywać. Wydaje mi się, że tak zrobimy, że po prostu sprzedam to wszystko, to na przykład, to i kupię coś ciekawego. Mam 270 golda teraz. Możemy na przykład to kupić. To kupić. Kurwa, wszystko możemy, najlepiej by było kupić. I czemu to takie tanie jest? 4? O kurwa, wszystko kupuję, oczywiście, że tak. Ja myślę, że to 200. A nie, to kosztowało chyba sporo jedno. 34. No to już dużo kosztuje. Rzemieślnicze schematy na robienie mieczy są najtańsze, bo oni wiedzą, że my te miecze tylko raz nam się przydadzą na jakimś danym poziomie i zaraz będą do wyjebania, więc... Możemy sprzedać szmaragd, sprzedajmy i kupmy te schematy. To będzie OP. Ja będę robił biznes z tego. Blachy też sprzedajmy. Wszystko, kurwa, będę sprzedał. Jak to się sprzedaje? Spacja? No dobra, może być. Pizdu z tym. Dawaj mi to, i to, i to. Już mogę? Nie, jeszcze to. Dogadani? Dogadani. No i tyle na razie. Tyle wystarczy. Piąta esencja. Nowy schemat. I teraz może jesteś w stanie coś dla mnie wykonać. Broń stalowa, jesteś. Do pizdy ta broń. To jest o, bardzo fajna broń. Na drugi poziom, zaraz go wbijemy. Może by się przydało zrobić ją. No to nie, bo to już na 12, ale to fajne akurat, tak. To byśmy mogli zrobić. Mogę to kupić, mogę to też kupić. No i możesz to wykonać, więc zrób mi ten miecz. Elegancko. Fajnie, szybko, cyk, cyk, cyk. Tej zbroi nie sprzedaję. Ona, wydaje mi się, że ona jest potrzebna nam chyba, tak. Nie wiem, tak mi się wydaje. Ten miecz chciałbym założyć. No i te miecze w sumie mogę posprzedawać, bo one na pewno dużo ważą. Niepotrzebnie zajmują mi miejsce w eku, więc jeszcze jedna sprawa i już idziemy dalej, idziemy dalej. Pokaż mi swoje towary. No i to trzeba wypierdolić. To trzeba wypierdolić. No i to też do wywalenia. No i to sobie zostawiamy. Git. Bywaj. Bywaj. Zajebij się. Tutaj? Wzmacnianie pancerza. Przy specjalnych stolach partnerskich może na jakiś czas wzmocnić swój pancerz. O. Takie coś jak ostrzenie broni, tak? Tak. Weźmy kwiatka. A w ogóle jest zaznaczone, że ja to jakby kradnę. To jest ikona kradnięcia. Myślę, że to królik kurwa jakiś. Nie wiem jakim cudem ja tam królika widziałem, ale... Fajnie, że jest zaznaczone. Będzie wiadomo co ruszać, a co nie. Tam jak skoczę to nie zginę. Więc bym skoczył, może jest tam jakaś ciekawostka ukryta. Ja na miejscu twórców gry bym coś tu ukrył. No niestety. Ale na pewno w sporej ilości faktycznie miejsc będzie coś ukryte. Właśnie takiego typu miejsca. Ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest, Temerczycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Mieliśmy okazję poznać. Ja też się skonfiskujesz? Nie no, wydaje się w porządku gościu. Ciężko odmówić ci racji. Gerald z Rivi, Wiedźmin. Wadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Vengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wezwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Wariacie, jakiś pieniążek? Danko? Zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić nagonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie Gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. No nie będzie. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Jeszcze śpiochy woza. Gryf atakuje, gdzie popadnie. Jeszcze 16. Na wsi, na polach, na trakcie. Od 8 godzin. Czyli porzucił legowisko. Zapomniałem umyć twazy. Po tonie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? 14 kilo taśmy, 15 gwoździ i na gorąco, 5 sposobów na. Muszę zabrać pewne zioło, przydałoby mi się więcej informacji o Gryfie. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakiej jest płci, czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Mysław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Będziemy nurkować. Szakłak. Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucje. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruje cię. Dobra. Tomira i Mysław. Dzięki. W końcu będzie trzeba wymienić tą kamerkę i nie będę musiał w trakcie odcinka zatrzymywać, że już chcę zmienić jasność. Mikrofon też wymienimy, ale to powolutku wszystko, widzowie. Wiem, jaki mikrofon będzie trzeba kupić. Pytaj myśliwego, gdzie znalazł ciała, a mogę jakś na szybko zmienić? Mogę. Zapytaj zielarkę, zmienić jakby... Jak które zadanie śledzę, albo który podpunkt zadanie śledzę, mogę. Otwał. Do zielarki mamy bliżej, chciałem powiedzieć, więc idziemy wpierw do zielarki. 400 metrów. No, tak blisko to nie jest. Płotka. Ono. O. Tak, drogowskazy umożliwiło mi szybkie podróżowanie, to wiem, wariacie. Ale raczej wątpię, że do zielarki mogę szybką podróż zadupsnąć. A mogę. Dobra, to do tartaku. Czy mamy przy okazji znak zapytania? Oczywiście, że mamy znak zapytania. Czy chcemy odebrać ten znak zapytania? Może wykonajmy misję. O, ale tutaj znak zapytania. Nie no, jak przy okazji jest znak zapytania, to jak nie iść noc na znak zapytania? Idziemy, choćby odcinek trwał 8 godzin. O kurwa, ty. Rędka to była kogoś. Gule. I co, paskudo? Na drugim poziomie. Chociaż te na pierwszym już sprawiły mi kłopot. Co to jest? Igni, może kurwa, tak średnio go podpaliłem. Kurde, gnoju jebany. Dobra, walimy ciosa, jemy mioda. Co daje mi ta adrenalina? Bo ja nie wiem, jakieś specjalne ataki, prawda? Tylko co to jest ten specjalny atak? Bo nie do końca wiem. Ty, fajne te idni. O wilki, kurwa. O wilku mowa. Idziesz tu? Kurwa, idziesz. No, może nie, może nie. O, elegancko. Wilki bijemy srebrnym mieczem, czy którym mieczem bijemy wilki? W sumie nie wiem. A to jest gniazdo w ogóle tego. I kurwo. O, słyszę wilka, striggerowałem stado. Fajne jest to Igni. Anuluje atak przeciwnika, fajne. No kurwa, bo... No. Wywalił od gula. Gniazdo. Osada. Spoko. I teraz sobie tu ludzie będą. I co mi to da? Będę tu miał jakiegoś kowala. Będziemy mieli potworów w pobliżu. Miejsce zostało zwolnione. Znów pojawią się w nim ludzie. Okej, mam handlarza. Mogę z tobą pogadać? Nie mogę, bo biega tu pierdolony wilk. No chodź tu. Nawet nie trafiłeś. Masz futro, więc łatwo cię podpalić. 300 IQ mam. Już? Po robocie jest? Mogę pohandlować z kupcem? Jak dorośniesz, to zostaniesz chłopakiem, kołs. Witaj. Pokaż mi swoje towary. No nie masz kart gwinta. Bywaj. A tak szczerze mówiąc jest to jedyna rzecz, która mnie interesuje raczej w tym momencie. No i schemaciki oczywiście. Czy my to możemy zabrać? Możemy, bo to my w sumie wyzwoliliśmy tą wioskę. Wszystko co wasze to moje. Oddawać. Muszę jakoś znaleźć sobie dobry sposób na to, żeby zaznaczać wam momenty na pasku, żeby pamiętać o tym, gdzie wykonywaliśmy misję główną, a gdzie wykonywaliśmy misje poboczne. No to będzie ciężko, jak już nagram 3 odcinki, to w ogóle nie będę miał źle, już nie pamiętam co 3 minuty temu robiliśmy. Będzie to trzeba jakimś fajnym sposobem zrobić. Mogę podpalić zająca? Mogę. Surowe mięcho. Dobra, zapytajmy się zielarkę o szakłak. Gdzie tu jest ziół w ogóle? Cały... Dobra. Zapierdolę ci wszystko co masz. Nie wiem czy to jest dużo warte. Ale na pewno na płat na misji chwosta nie będziemy narzekać na braki, płatki zimejki. Wyskakę kurwa, cały ogródek chłopie. Pyk, pyk, pyk. Woda księżycowa brzmi jak coś drogiego. Dobra, wysprzątane. Witam, panie zielarko, pani zielarko. Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten... czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach, w małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To Gryf ją tak urządził? Lene? Tak. Dopadł ją jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. No co nie, jak tak. Spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz jak uważasz. No myślę, że... Rośnie tu gdzieś w okolicy? Tam jej się sztachnąć. Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Saar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Mu akurat chyba leży. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emhyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż Gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Pytaj myśliwego, gdzie znalazł ciała, znać szakłak na dnie, posiłkując się wiedźmi... A, na łożu śmierci. No dobra, spożyć eliksir jaskółka. No możemy jej pomóc chyba. Alchemia, jaskółeczka, cyk. A szczerze to ja bym wykonał jaskółeczkę do siebie. Mi by się kurwa też przydała. Przynieś eliksir zielarce. Tak? O! Sprzedaż jakieś zioła? Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. A mózg utopca? Z hamaciki, krasnoludzki, spirytos, to trzeba pokupować wszystko. Mózgu utopca nie ma, ale masz wszystkie możliwe zioła tego świata. To chcesz kupić na przykład srebrny naszyjnik z bursztynami? Ona chyba, nie wiem czy to tak działa, że zielarka da mi więcej za zioła, a mniej za jakieś takie pierdoły jak na przykład naszyjnik. Z kolei gościu, który zajmuje się, wiecie, kamieniami szlachetnymi, da mi dużo mniej za zioła, ale dużo więcej za naszyjnik. Tak mi się wydaje, że to działa. Ten naszyjnik bym może zostawił. Chociaż no, zbywać się ziół. Dobra, masz ten naszyjnik. I bym chciał tak. O kurwa, wszystko bym chciał w sumie. Receptura biała mewa. Nie wiem co robi ta biała mewa. No wszystko bym tu pokupował. Ale to może nie teraz. Szkoda, że w menu nie ma żadnej muzyczki. Jest tak nudno jakoś. A, ja mam 3 jaskółki w ogóle. Mam eliksir. Mam eliksir dla... Później pokupujemy. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm, u niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Co zostałem? No no dawaj, ile? Nowy poziom. Fajne. Chyba, że mnie oszukali z tym jedzeniem. 20 minut miało regenerować. Punkty doświadczenia i co jeszcze? Halo. 50 koron. Powiedz mi swoją historię. O jadę. Coś o sobie? Jaka jest twoja historia? Olej. Zajebista. Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele Welander? Czy kojarzę? Nie zliczę ile razy tam byłem. Ile razy matka Neneke zakładała mi szwy. Musieliśmy się bijać, uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Nie kojarzę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem on rzucił mnie. Neneke nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Ot, cała historia. Okej. Słuchaj, znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Czy znałam? Mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką. Jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu, aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. Tak było. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale... Sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść jak na taką małą wieś. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać, ale żeby nie kończyć tak łzawo, masz na pociechę. Kurwa, nie te rzeczy dostajesz. Co dostałem znowu? Punkty doświadczenia dostałem 8, proszę. I korony, za co? Za nic, za letra. Za darmo? Ty, no może nie, no może... Kupmy od niej te schematy, bo muszę tu posprzedawać rzeczy i pokupować te schematy, nie będę zanudzał, no zaraz się widzimy. Dobra, schemaciki zostały zakupione. Mamy też drugi poziom, więc w sumie bywaj. Bywaj. Mamy nowy przedmiot? No jakieś szyby jeszcze dostałem. I wydajmy to na jakąś umiejętność. Składniki mutagenne. Okej. Zacznę składnikiem, następnie umówić go w wskazanym miejscu. No to teraz kurwa mogę? Aktywowanie mutagenu zapewnia premię do statystyk postaci. Zarówno mutageny, jak i umiejętności oznaczone są kolorami. Do bazy kolor mutagenu do koloru umiejętności, aby zyskać premię. Okej. I dana umiejętność jeżeli dana umiejętność ma inny kolor niż sąsiadująca z nią mutagen, za taką umiejętność nie otrzymasz premii. Nie wpływa ona jednak na premię, którą uzyskałeś, umieszczając obok siebie mutageny i umiejętności w tym samym kolorze. Im więcej aktywnych umiejętności tego samego koloru co mutagen, tym większa premia. Każda kolejna sąsiadująca umiejętność tego samego koloru większa premia o 100%. Mutageny można również służyć do przygotowania silnych wywarów mutagennych. Okej, na razie lata mi to koło nosa, tak powiem. A to mogę tu umieścić? Mogę, a to w sumie nic nie da. I teraz to dopiero działa, tak? I teraz ja zjem chleb? Rozumiem. Gituwa. No to przydałoby się coś jeszcze tutaj zrobić. Premia w miejscach mocy trwa w nieskończoność, ale aktywna może być tylko raz. Do dupy. Maksymalny udźwig zostaje zwiększony o 60. Fajne. Zamiast dotychczasowego działania transbojowy zwiększa szanse na zadanie obrażeń krytycznych. Pirotechnika, średnie, prawo serii, jeden strzał skuszy więcej. Punkty adrenaliny zostają zużyte do zmniejszenia toksyczności eliksiru, średnie. Maksymalna tolerancja, przydałoby się w Polsce, zdobywanie punktów adrenaliny. Zwiększa nie tylko obrażenia zadawane bronią, ale i moc znaków, fajne. Przyspiesza regenerację adrenaliny. Jeśli aktualna wytrzymałość jest zbyt niska, znaki mogą być rzucane kosztem punktów adrenaliny. To też fajne, przy wystrzeliwaniu jakichś kuszy. Każdy element ciężkiego rynsztuku dodaje plus 5 coś tam do mocy. To nie, zwiększa maksymalną żywotność o 500, spoko. W czasie dnia regeneracja żywotności na sekundę poza walką jest zwiększona. Też jest spoko, ale... Mamy to w sumie. Makosz, te zopy. No i jeszcze mocne plecy by się przydało na bank. Im więcej rzeczy taśkali, aczkolwiek chyba teraz jest to nam niepotrzebne. Chyba teraz nam jest to niepotrzebne, ja bym poszedł w walkę. Znaki są fajne, no ale... dodatkowe 40 obrażeń, no OP są znaki, ale... Alchemiczne rzeczy też fajne. No ale aż tyle chyba eliksirów nie będziemy zadupcać, żebym musiał to odporności sobie zwiększyć. Przygotowanie olejów. Olej nałożony na ostrze powoduje, że przy każdym trafieniu istnieje minimum 3% szansy na zatrucie przeciwnika. Próba traf. No to jest wszystko fajne. To są rzeczy, które nigdy nie poszedłem. Nie poszedłem ani w znaki, ani w alchemię. No i nie pójdę. Pójdziemy w szermierkę. Wiem, że jest też w pewnym momencie dostajemy eliksir, który anuluje nam wszystkie wydane punkty i będziemy mogli od nowa je wydać. Więc na razie pójdziemy sobie w szermierkę, w ewentualności może kiedyś zmienimy to na jakieś znaki. To jest jedna z podstawowych umiejętności, zawsze jest aktywna. Szybki atak. Szybkie ataki pozwala wykonać. Ale to już mam wykupione, tak? Czy to? Nie mam. Defensywa. Zestaw technik obronnych szkoły wilka. Ja pierdolę, jakie to jest ciężkie. Trening strzelecki może nie. Transbojowy. Ciosy zadawane podczas walki wręcz generują adrenalinę. Walki wręcz? Chyba, że walki wręcz to też mieczem się liczy. A i to jest zawsze aktywne? To nie muszę tego kupować? A dobra, nie muszę tego kupować. Kurwa, obrażenia od szybkich ataków są zwiększone o 5%. OP. Wykupuję to. Dobra, język. Git. Ile w ogóle mamy życia, tak z ciekawości? Bo możemy zwiększyć życie o 500, a mamy... mamy 3600. Możemy zwiększyć o 500, to sporo. No ale to nie teraz. Wychodzimy i idziemy. Idziemy po co? Albo spytać myśliwego, albo idziemy pływać. Chodźmy pływać, bo jest tu szybciej. Płotka. Dalej. Żeby już wszędzie z buta nie zadupcać. Idziemy łowić szakłak. Mam nadzieję, że po drodze nie spotkamy tu turbo dużej ilości potworów. A to nie jest tutaj, nie robiliśmy tą misję z tą patelnią? Chyba tutaj. Ale ciemno w ogóle. A bez noc. Ma to sens? Dobra. Nurkujmy. Ile tego szakłaka potrzebujemy? Jeden wystarczy? Nie wiem. No i szakłak? Nie, mam. A, jeden wystarczy, no ale... Kurde, jak już jestem... Jak już pływam... Wydaje mi się, że... Już zbierzmy wszystko, co właściwie tutaj jest, jak już... Wkroczyłem do tej wody. Może więcej okazji na zbieranie szakłaku nie będzie. A z tego, co chyba wiem, szakłak był w miarę... drogi. Nie jestem pewien tego, ale tak mi się wydaje, że był drogi szakłak. O, jeszcze skrzyneczka. O, no i koks. Jakaś wydarta strona. Odwar z południcy, zajebiście. Dobra, to się udusimy. Git, chciałem spytać myśliwego. Mogę zobaczyć tu, ile będzie kosztować szakłak? Jaki na sobie w ekwipunek? Tu pisze, ile co kosztuje? Pisze. Szakłak, gdzie będzie szakłak? Tu, pewnie. Rzemiosło, szafir. Nie wiem, jak wygląda szakłak. Sortuj według ceny. Zamknij. Proszek alchemiczny. No nie widzę szakłaka. Nie wiem, jak to wygląda. Dobra, nieważne. Powiedzmy, że... No nie no, najdroższy to nie... Wyskoczył jako pierwszy, jak sortujemy według ceny. Pewnie jest warty jedną morenę, jaką tam my walutą tu operujemy. I zmarnowałem 2 minuty. Idziemy zapytać myśliwego, gdzie znalazł ciała. To jest w ogóle misja główna? Muszę sprawdzić to. A jest to misja główna, tak. Muszę wam to zaznaczyć na dole. Wykonujemy misje główne czy poboczne. Witam, kojarzę chyba tego ziomka. Coś tak po nazwie, on miał taką jakąś... Charakterystyczne imię miał jakieś. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Okej, okay, że Mysława znajdziemy, kurwa, rozszarpanego w pół. Niestety. Że nie możemy trochę szybciej biegać. O, a, żyje. Ty jesteś Mysław? Więc myślałem, że wygląda inaczej. Słyszę. Darmowy ekspik. Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. O. Zupełnie jak ludzie. Tak. Tylu rzeczy się od nas nauczyli. Czemu nie okrucieństwa? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez Gryfa? A, już rozumiem. Wyście Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Czemu nie? Gryf nie ucieknie. No nie wiem, w sumie czy nie ucieknę. Stawiajcie stopy ostrożnie. Wiedźmina, nie słychać problem z tymi psami? Nie słychać moich Odkąd zaczęła się wojna. Kroków. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Potem za późno. Znów kogoś dopadły. No to wchodzimy. Srebrny miecz? Srebrny miecz. Igni. Pewnie, że kurwa Igni. Elo. Pa. Więcej wam z trupów na... No jaki kurwa srebrny miecz? Coś nie działa ten srebrny miecz. Stalowy. Kurwa, burek. Pa, pa, ale wielkie psy w ogóle. Nowy wpis Besariusz, pies. No kurwa, obsienie. A ty co? A, jesteś. Co tu się stało? Psie sadło, psie sadło, psie sadło. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. No. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Wilkołak. Albo coś. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek... No to nie ma innej opcji, tylko szafot. Cała historia. Już się zaczynają rozgrzewać z żartami. Przykro mi. Przykro mi. A, stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Nilfgaardczyków. Chodź. Poka, bo ja tu mam chłopy misję. Kobity szukam. O, niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla Gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet Gryf nie z oczy. Idźmy powoli, bo to jakiś dial... O, wręcz. Ostatnio... Jak doszliśmy na miejsce, to przerwało dialog. Podążaj za myśliwym, niedaleko. Dawaj, dawaj. Ale tu mam w ogóle pasek wytrzymałości? Jak biegnę Gerwardem? Nie wiem w sumie. Wiem, że płotko mam, ale czy Gerwardem? Nie wiem. Z głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Boks. Nie ma co płakać? No. Poradzę sobie. To nie pierwszy Gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Bywaj, bywaj. Pokaz, co się zadziało. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej krwi. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale Gryf im przerwał. Biwak? Halo? Jeszcze jakaś poszlaka? Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Gaduję, że po śladach. O, coś na to jest skrzynka. Jak tu nie skorzystać? Proste narzędzia Oreny, Lene. Fajne to jest, że jak klikam te wiedźmińskie zmysły, to się wszystko jakby wycisza i tylko te dźwięki jakichś łamanych tych gałęzi, jakichś psów, jakichś zwierząt słychać. Ciekawe to jest. Daje klimaciku na pewno. No i tu się urywa ślad. A nie, nie urywa się. Chwytanie krawędzi. Jest każdy znacz przepaścią, przyczynia spację podczas skoku, aby złapać się innej krawędzi. Dobra. Pach. Nie było to potrzebne. Kurwa, przestańcie atakować. Do Gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. O! Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy Gryf go tu przyniósł. I długo umierał. A Gryfa to my zabiliśmy? Kości, krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. Ale Gerward ma wiedzę. Forum. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa samica. Co najmniej od tygodnia. A drugi Gryf musi być samcem. Będzie rany. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Okej. Okay. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Przygotowanie do walki. Nigdy nie lekceważ przeciwnika. Jedną z głównych zasad wiedźmińskiego kodu, myśl której zanim dojdzie do starcia z przeciwnikiem, warto się do niego należycie przygotować. Uważać eliksiry, zrobić oleje lub odwiedzić rzemieślników. Przestrzeganie tej reguły uratowało życie niejednemu wiedźminowi. No, na tym poziomie na pewno. Gdy spodziewasz się starcia z silnym przeciwnikiem, możesz wpierw wykonać zadania poboczne. Czy jest to silny przeciwnik? W ogóle na który to jest jakby poziom zadania? No, to nie ma poziomu właściwie, tak? To nie wiem w sumie, czy sobie poradzimy. No, ale zakładam, że ta... O! Znak zapytania. Magia. O, magia. Hit. Darmowy poziom, elegancko. Zyskałem 1 punkt umiejętności. Cacy. Weźmy go od razu, wydajmy. Ciągle mi się mylą przyciski, ale w końcu się nauczę. Postać. Mogę tu jakby... A nie mogę, aby odblokować wydaj punkty 7. A ale mogę to ulepszyć, tak? Czy... Chyba tak. Tak, tak, zwiększy mi obrażenia o 10%. Teraz punktów adrenaliny, weźmy. Umówmy się, na razie jestem takim bobem, że jedyne co umiem klikać to lewy przycisk myszy. Tam, którym się bije, chyba lewym. Nawet nie wiem, którym się bije, więc... To pokazuje poziom umiejętności. Idźmy na znak zapytania, weźmy płotkę. W sumie już jest godzinny materiał. Wydałoby się, myślę, zakończyć go. Chodźmy, grajmy te znaki zapytania. Gryfa dorwiemy w następnym odcinku. Czy wykonajmy właściwie, nie wiadomo czy tam trzeba coś... A, ja nie w tą stronę, kurwa. Może będzie darmowe punkty umiejętności. Może jakiś skarb. A może kurwa bandyci jebani. Może być. Broń stalowa oczywiście, że tak. Deserter. O kurwa. Ale na drugim poziomie jest. O kurwa. O kurwa. No żeż. Trzeba tamtego dorwać co strzela, już mnie wkurwia. Ty się jeb. Pa. Płoń. Kurewko. Ca, ciach, ciach. Pierwsza animacja. Podoba mi się to. O kurwa. Igni. Te Igni jest mocne. Nawet nie wiem czy... Myślę, że będziemy wydawać punkty w Igni. Igni jest solidne. Pozbierajmy co tam z nich zostało. Co tu mamy za ciekawości? Butle, krowie, mleko, nic ciekawego w sumie. Czyste srebro. Noszona skóra. O, schemaciki. Pięknie. Opłacało się tutaj przyjść. Chyba. Nie wiem do końca na co są te schematy, ale zawsze jak widzę schemat, to od ucha do ucha, taki uśmiechnięty jestem. Dobra, dalej to już jest czysta droga, czysta podróż właściwie, szybka. I lecimy do Wesemira, także widzimy się w następnym odcinku. Możecie z lajka, zostawić komentarz, suba, jeżeli podoba wam się taka mega luźna seria. I taka mega szczegółowa seria, gdzie już kurwa mam wrażenie roleplayujemy to. Zbieramy wszystko, tutaj jakieś eliksirki ważymy, no nie lekceważymy tutaj giereczki. I faktycznie podchodzimy do tego jakby to, jakbyśmy byli Wiedźminem. Mi się takie coś podoba. Mam nadzieję, że wam też. Jeżeli nie, to zapraszam na inne serie. Jeżeli tak, to zapraszam do następnego. Zapraszam na co? Na moją serię z Wiedźmina 2. Tu jest kamerka. Serię z Wiedźmina 2 na innym kanale, kurwa. Znajdziecie link w opisie i zapraszam na następny odcinek. Na wyczekiwanie na następny odcinek, bo jeszcze następnego odcinka nie ma, kiedy to nagrywam, więc jak mogę zapraszać na następny odcinek. Dobra. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Kieła. Kurde.